podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa przez niekorzystne rozporządzenie majątkiem. Tak lakonicznie brzmi treść oświadczenia, jakie wydał wiceburmistrz Piotr Bobak. Kto miał rozporządzać tym majątkiem, nie jest jednak tajemnicą. Grunt został sprzedany w 2008 roku, czyli w połowie pierwszej kadencji Jolanty Barskiej. Sprawami inwestycji zajmował się wówczas wiceburmistrz Ryszard Wallawender. Miasto złotych interesów, jak napisały o tej aferze Fakty Nyskie w ubiegłym tygodniu, może zamienić się w miasto prokuratorskich postępowań. Sprawa terenu pod sklep Aldi jest drugim w tym roku zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, jakiego dokonała gmina Nysa. Pierwsze dotyczyło nielegalnego parkomatu przy kinie Cinema N3D. Wiceburmistrz Piotr Bobak nie chciał wyjawić, jakie czynności dotyczące sprzedaży terenu wzbudziły podejrzenia nieprawidłowości. Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że są na tyle poważne, że zaniechanie złożenia zawiadomienia mogłoby skutkować odpowiedzialnością karną zarządu miasta. Jeśli chodzi o zbycie terenu, który był, na którym był sytuowany zakład Zelbia, sprawa 16 czerwca, czyli wczoraj, została zgłoszona do prokuratury. To jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu gminy do niekorzystnego rozporządzenia własnym majątkiem. Ponieważ sprawa jest delikatna, ja myślę, że w tym kontekście tej sprawy wypowie się prokuratura. W zasadzie to jest cała treść oświadczenia, które Państwu mogę dzisiaj przekazać. A jakieś szczegóły? Ogólny zarys? To, tak jak Państwu powiedziałem, jest to zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa, popełnienia przestępstwa. I poczekajmy na to, jakie stanowisko w tej sprawie zajmie prokuratura. Fakty, do których udało nam się dotrzeć, mówią o tym, że ówczesna burmistrz nie zabezpieczyła renty planistycznej, czyli opłaty za odsprzedaż terenu kolejnemu inwestorowi. Brak też zapisów w umowie sprzedaży nakładającego konieczność prowadzenia działalności związanej z branżą mięsną. Sama prowizja firmy, która kupiła teren od gminy i niedługo potem sprzedała go z 2,5-milionowym zyskiem, budzi poważne wątpliwości co do rzetelności wyceny nieruchomości przygotowanej w Urzędzie Miejskim kierowanym przez burmistrz Jolantę Barską. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Na najbliższe wydanie wiadomości zapraszamy już we wtorek, 23 czerwca. Do zobaczenia.